miasto. Dole. Do domu wracamy nieco dłuższą drogą przez francuski płaskowyż centralny i Niemcy. Planujemy nocować w miejscowościach Dole, Ulm i Petronella. To już masyw centralny, obszar górski w południowej Francji, którego średnia wysokość wynosi 400 do 700 metrów nad poziomem morza. Masyw ten przecina dolina rzeki Tam, nad którą leży miasto Millau, do którego właśnie się zbliżamy, jadąc ostro w dół. W dole widoczne miasto Millau, po przejechaniu którego ponownie trzeba wspiąć się na wyżynę masywu centralnego. Położenie miasta Millau w masywie centralnym widać na załączonej mapce. Tak było do roku 2004, kiedy to oddano do użytku widoczny na zdjęciu ten wspaniały wiadukt, spinający oba brzegi rzeki Doliny Tam. Wiadukt ma długość 2460 metrów, a jego wysokość to 343 metry. Jest to najwyższy wiadukt na świecie. Ale nam, jadącym tą trasą w 1998 roku, nie było dane skorzystać z tego udogodnienia, za które zresztą trzeba dość słono zapłacić. Po przekroczeniu doliny rzeki Tam dłuższy odpoczynek na dobrze zagospodarowanym parkingu w dalszej części masywu centralnego. Brak zasilania kamery powoduje, że dalsza relacja filmowa po naładowaniu baterii w miejscowości Dole, gdzie będziemy spać. Ale baterii nie udało się niestety naładować w miejscowości Dole. Było to możliwe dopiero w Ulm. Teraz jesteśmy już w Austrii, gdzie na przydrożnym parkingu żegnamy się z Alpami. Odpoczywając na parkingu, skorzystaliśmy z uprzejmości sympatycznego Japończyka, którego poprosiliśmy o sfilmowanie nas naszą kamerą. Oto hotel,
Marek Aureliusz w miejscowości Petronella w Austrii, tuż przy granicy ze Słowacją, ostatni, w którym będziemy nocować, przed powrotem do domu. Nazwa tego hotelu wywodzi się stąd, że w roku 178 wraz ze swoim wojskiem obozował tu Marek Aureliusz, walcząc z plemionami naddunajskimi. Tam gdzieś jest Dunaj. Rano, po dobrze przespanej nocy, jedziemy przez urocze miasteczko Hańburg, ostatnie przed granicą ze Słowacją. Z mostu nad Dunajem widać panoramę Bratysławy z dominującym w niej zamkiem. A to już Orawska Pierechrada, czyli zapora na rzece Orawie i utworzone przez nią jezioro Orawskie. Orawska Pierechrada. Zachęceni urokiem okolicy, zatrzymaliśmy się tu na dłuższy odpoczynek przed powrotem do domu. Most i droga w kierunku Trysteny. Stąd do domu już tylko 100 kilometrów. Więc nieco ponad 2 godziny jazdy i jesteśmy w domu. Tak kończy się nasza nieco ponad 2-tygodniowa wyprawa do San André na zaproszenie Zbyszka i Tuti. Thank you.